Każdy turysta marzy o tym, by znaleźć się w miejscu, w mieście, które ma tradycję, historię, które ma piękne miejsca, piękne zabytki. I takim miastem na pewno jest Opole i będziemy Państwa chcieli co tydzień zabierać w podróż, czyli pójdziemy w miasto. A kto może wiedzieć więcej o mieście w Opolu, przynajmniej jak pan Andrzej Hamada? Architekt, twórca wielu pomysłów, projektów, no i także przewodnik po mieście. Panie Andrzeju, miasto z wieżami to już jest coś. Mamy tych wież w Opolu kilka bardzo ważnych i istotnych. Jesteśmy pod wieżą ratuszową. No, najważniejsza wieża niewątpliwie, symbol Opola od wielu, wielu lat. Od XV wieku tu zawsze była wieża, ale ta obecna wieża pochodzi z połowy XIX wieku. I co ciekawe, z nią się wiążą dwa wielkie wydarzenia, o których chcę wspomnieć. To było w roku 1929, a więc lata przedwojenne, kiedy nad Opolem przeleciał największy, najsławniejszy na świecie sterowiec, a to jeszcze była epoka przed samolotami. I ten sterowiec, graf Zeppelin, odbywał podróże, takie wizyty po Europie. I był plan, ze Szwajcarii poleciał Berlin i Śląsk. I jak przyleciał na Śląsk, to właśnie leciał z Kluczborka nad Opolem do Gliwic. I on w Opolu się zatrzymał. Nie mógł lądować, ale zatrzymał się właśnie nad ratuszem, nad wieżą. I on jest właśnie związany z opolską wieżą. No to było niesłychane wydarzenie. Taki wielki sterowiec, to był olbrzym. Ponad 200 metrów to jest tyle, co od ratusza do katedry. Olbrzym. Tak to wyglądało. Niesamowicie. Ale co się działo? Opole całe to przeżywało. To było tylko, on potem jeszcze drugi raz był w Opolu. Ale wtedy, kiedy on miał być w Opolu, to całe Opole wyległo na miasto, na balkony, na dachy. Na wieżach kościelnych wokół byli radiowi sprawozdawcy i nadawali, co się dzieje. A najciekawsze, na dachu ratusza, płaski dach, była orkiestra wojskowa i rżnęła marsze od rana. Cały dzień to było wielkie święto. Ludzie wszyscy wiwatowali, a z gondoli, tam była gondola pod tym podwieszona, też wiwatowali, cylindrami witali. No i potem zatoczył łuk nad Starym Miastem, jeszcze rzucił pocztę gdzieś na Zaodrzu i oddalił się w kierunku do Gliwic. Piękna sprawa. To jest jedno takie piękne wspomnienie związane właśnie z wieżą ratuszową, a drugie, bardzo tragiczne, w 1934 roku przed wojną ta wieża runęła. Ten ratusz był cały obudowany od strony zachodniej i od strony południowej, domami. Te domy przeszkadzały, a postanowiono powiększyć ratusz i rozebrano te wszystkie budynki. I co się okazało? I zaczęto budowę tego skrzydła, które dzisiaj jest z arkadami. I wtedy, kiedy budowano to skrzydło, pojawiły się pęknięcia na dole wieży, i okazało się, że ona straciła oparcie, które miała w tych domach mieszkalnych. Stare fundamenty były bardzo słabe, nie wytrzymały i nie było żadnej siły zatrzymać. W lipcu 1934 roku wieczorem o 9 godzinie cała wieża, taka jak dzisiaj, runęła. To było coś niesamowitego. Huk ogromny, wstrząs, a potem pojawił się pył i zasłonił wszystko. Przez wiek, długi czas nic nie było widać. Panie Andrzeju, to wieża ratuszowa, ale Opole ma chociażby, patrząc na przestrzał, takie wieże jak wieża Piastowska, czy w drugą stronę, takie jak wieża Ciśnień. To na pewno również są niezwykle ciekawe miejsca, do których turysta powinien trafić. Oczywiście. Tak, no wieża Piastowska najstarsza w Opolu, bo ona istnieje od czasu, kiedy zbudowano zamek piastowski. I wobec tego to jest jakiś, no, koniec XIII wieku. Bardzo stara, tyle ma lat, co miasto Opole, prawie 700 lat. Najstarsza w Opolu wieża, oryginalna, zachowana do dziś. Kiedy rozebrano zamek w latach 20. ubiegłego wieku, ta wieża się ostała. Była ogromna obrona tej wieży przez ludność miejscową, przez specjalistów, że to jest symbol Opola,
od wieków, od zawsze i wobec tego nie należy tego rozbierać. Dlatego rozbierano zamek, bo to piastowski, a więc nie Słowianie, znaczy nie Niemcy, tylko Słowianie. I pojawił się głos w dyskusji, który powiedział tak, jakiś fachowiec, było to napisane, czytałem, że wprawdzie to był zamek piastowski, słowiański, ale on był budowany w XIII wieku, pierwsza budowla w cegle w Opolu, bo wszystko budowano z drewna, nie znano budownictwa ceglanego i książęta opolscy sprowadzili z zachodu Europy niemieckich specjalistów do zbudowania murowanej wieży. A więc to jest dzieło rąk niemieckich, nie musi być zburzone. Fantastyczny argument, który ja podziwiam. Proniemiecki, ale przysłużył się naszej słowiańskiej sprawie. Mamy jedną ciekawą jeszcze wieżę, o której warto wspomnieć. Wieża to jest budowla przemysłowa, wieża ciśnień. Za miastem właściwie była budowana daleko, wtedy kiedy zbudowano wodociągi. I jest to wieża, no, należy do najmłodszych w Opolu. Ciekawe przeciwieństwo zupełne wieży zamkowej. Tamta jest gładka zupełnie, najstarsza. A ta jest najmłodsza, bo koniec XIX wieku, dopiero ma ledwo 100 lat i trochę. Dlatego o niej wspominam, bo jest to wieża, budowla typu przemysłowego, jedyna w Opolu, ale przepiękna w architekturze, fantastycznie wzbogacona, wykonana w cegle, ale o wielu bogatych dekoracjach zewnętrznych i o kształcie. Także ona jest piękna. W przeciwieństwie do wieży zamkowej piastowskiej, która jest gładka, nic ciekawego, a tamta jest pełna ozdób. No i ja znam bardzo wiele wież, bo każde miasto ma wieżę taki ciśnień. W Polsce znam bardzo wiele wież, to ta należy na pewno do najpiękniejszych. Mamy drugą wieżę zamkową przy Placu Kopernika niedaleko. To tylko napomknę o tym, bo jest to również wieża historyczna, Piastowska, zamku piastowskiego, ale ten zamek trwał bardzo krótko, ponad 100 lat i w 1615 roku wielki pożar spłonął ten zamek i od tego czasu już potem go nie odbudowano, ale ta wieża została. I tych miejsc jak te wieże, o których opowiedział Państwu i nam pan Andrzej Hamada, jest naprawdę w Opolu wiele. Stąd też będziemy Państwa cyklicznie zabierać na ten spacer. Pójdziemy w miasto, by pokazać Państwu także te zupełnie inne, wyjątkowe miejsca Opola. Oglądajcie nas Państwo, jeśli Państwo macie swoje miejsca, to napiszcie także o tym, gdzie chcieliby Państwo, żebyśmy z Wami również powędrowali na naszym facebookowym profilu Miasta Opola i Czasu na Opole. Również czekamy na Państwa sugestie. Do zobaczenia w następnym odcinku.